Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym komentarzu wideo epetrol.pl. W tym tygodniu na początek mamy dobre wiadomości dla kierowców. Spadek cen benzyny i to spadek aż o 5 groszy. Średnia cena tego paliwa w Polsce według naszego monitoringu to w tym tygodniu 5,84 zł. Tak wyraźna obniżka to w głównej mierze efekt spadku marż sprzedawców, którzy w ostatnim czasie utrzymywali swoje marże na niezłym poziomie, natomiast teraz widzimy, że chcąc prawdopodobnie pobudzić popyt, trochę te stawki obniżyli. Bez zmian pozostała cena oleju napędowego, więc widzimy się, że zapowiadane jakiś czas temu zbliżanie się cen detalicznych obu tych gatunków paliw powoli następuje. W przypadku notowań hurtowych widzimy, że w tym tygodniu dominują podwyżki, co sugeruje, że przyszły tydzień już tak dobrych wiadomości nie przyniesie i możemy spodziewać się tego, że ceny lekko ruszą do góry, natomiast zwyżka nie powinna być bardzo dynamiczna. Ponieważ na światowych giełdach ropy widzimy, że ceny surowca utrzymują się na niewysokim poziomie w porównaniu z tym, jak były jeszcze na początku maja. Ostatnie tygodnie to spadek cen ropy o około 10 dolarów, aktualnie 109-110 dolarów za baryłkę ropy Brent na giełdzie w Londynie. Niepokojące sygnały natomiast docierają z rynku walutowego, bo obserwujemy tam wyraźne osłabienie polskiej waluty w relacji do dolara. Za dolara płaci się około 3,40 zł i to jest ten czynnik, który trochę niepokoju budzi i powoduje, że ta obniżka cen ropy, która miała miejsce w ostatnim czasie, nie znajdzie tak wyraźnego przełożenia na stacjach w Polsce. Natomiast tutaj też trochę sytuacja na rynku walutowym uspokoiła się, więc jest szansa, że tutaj nie będzie jakichś gwałtownych podwyżek związanych z zachowaniem naszej waluty i najbliższe dni przyniosą nieznaczny skok cen do góry. Trochę oddaliśmy się od bariery 6 zł, natomiast okres wakacyjny, myślę, że ten poziom ponownie pojawi się w informacjach i ponownie będziemy się obawiać tego, czy paliwa będą kosztować 6 zł i z pewnym prawdopodobieństwem można w tym momencie prognozować, że ten poziom się właśnie pojawi.